Dzisiaj pokażę Wam dwie szybkie metody na kolonizację dowolnym krajem oraz jak zapobiec masakrowaniu Waszych Colonial Nation przez Federację Indian. Mimo iż to podejście jest mega pechowe, bo mam bardzo szybki Iberian Wedding. Portugalia to zdecydowanie najlepszy kraj w tej grze do kolonizacji. A najlepsze oferty macie na NDB z kodem Lukas 3% zniżki i linki w opisie. Mamy bardzo dobre idee pod tym kątem. Zwiększony zasięg kolonialny, dodatkowi koloniści. Mamy dedykowane rozwinięcie do szybszego rośnięcia naszych kolonii w erze odkryć. Oraz nasz młody następca tronu również sprzyja wzrostowi naszych kolonii. Chociaż władcą nie jest najlepszym. No ale wiecie, ja nie lubię grać tylko i wyłącznie pod kolonie, więc będę dążył do uczynienia z Portugalii iberyjskiej potęgi. Czyli siłą rzeczy będziemy mieli wczesne wojnę z Kastylią, a to nie należy do łatwych spraw. Bo nie dość, że Kastylia ma dużo większą armię od was na początku rozgrywki, to jeszcze ma lepsze idee militarne na starcie. Te 15% morali może zrobić robotę. Ale za to ma bardzo kiepskich władców i oby żyli jak najdłużej. Kolejną fajną sprawą jest to, że już na starcie rozgrywki mamy lekkie okręty oraz dostęp do Diogo Gomeza, czyli eksplorera, odkrywcy, który już pozwala nam wyruszyć do odkrywania, no, na początku Afryki, a za jakiś czas to i odkrycia Ameryki Południowej. Jeżeli idzie o rywali naszych na arenie międzynarodowej, no, Grenada mnie postrzega jako rywala, ja jej nie mogę, co jest mega dziwne, no to okej, ja robię Maroko, tak jak już mówiłem, Kastylię oraz Tlemcen. Stany robimy standardowo, szlachta, no to bierzemy punkcik, zwyczajowo nie biorę tańszych doradców militarnych. Biorę za to przywilej Supremacy over the Crown i planuję mieć wasali, więc zostawiamy dwie pozycje na przywileje z nimi związane, tylko wiecie, one się pojawią dopiero jak będziemy mieli tych wasali. Duchowieństwo, punkcik administracyjny, zostawiony slot na tańszych doradców i w zasadzie bonus do poparcia dla nas. Mieszczaństwo, punkt dyplomatyczny, tańsze budowanie okrętów i siła handlu. Na Portugalii jest to super ważne. Bierzemy pożyczki, przydadzą nam się. Po spłaceniu pożyczek weźmiemy prestiż na ich miejsce i tańszego doradcę. Fajnie jest to, że na Portugalii jednak mogę 5% równe ziemi zabrać. I tak zauważyliście to ostatnio na Polsce, dostałem 4,9999, bo niekiedy w tych krajach wciąż się to pojawia. Warto jest na to zwrócić uwagę, jak odbieracie ziemię. Zapomniałem wam to pokazać. Czy macie równe 5%, czy macie napisane 4,9. Jako, że nasza ekonomia za dobra nie jest, no to siłą rzeczy na razie ją wyłączamy. Mamy regencję, więc przez 3 lata wojen żadnych toczyć nie będziemy. Forty też wyłączamy. Jako Portugalia nie mamy na początku żadnych tańszych doradców bazowo, więc zatrudniamy tylko i wyłącznie tych najmniej uzdolnionych jedynkowych, a tu widzę, że będę musiał później moralki zatrudnić, niestety sporo nas będą kosztowały, ale trzymajmy jedynkowego, jako że planuję wojnę z Hiszpanią, fokus na punkty militarne leci. No i teraz kolejna sprawa, że jako kraj iberyjski mamy dostęp do Holy Orderów, czyli takiego specjalnej decyzji dla całego naszego obszaru, gdzie za 50 punktów dyplomatycznych, o, 50 tych punktów dyplomatycznych, podniesiemy poziom dewa w każdej z prowincji, w całym obszarze o 1, a zobaczcie, w tej jednej na przykład nas to kosztowałoby 63, więc to jest bardzo, ale bardzo mocna decyzja. A punkty dyplomatyczne zwiększą realnie nasz income, więc zrobimy to dla Beiras oraz Alento. Już widzę tych wszystkich lingwistów portugalsko-hiszpańskich, jak ja źle czytam nazwy tych obszarów. Jako Portugalia mamy naprawdę niezłą militarną doktrynę morską, zwłaszcza do wsparcia naszych walk nabrzeżnych, bo dostajemy Blockade Impact on Siege plus 1 i zmniejszony koszt Barrage'a o 40%, a jest to dość sporo. Inna doktryna, która może nam się tutaj przydać, to shipboarding, która zwiększa szanse złapania drugiego okrętu o 33% i na początku może nam się to przydać, no ale ja wiem, że będziemy potrzebowali dużo fortec zdobywać w najbliższym czasie, więc lecimy w tą doktrynkę morską. Dobudowujemy też kilka galer i zaczynamy montować naszą koalicję polityczną przeciwko Hiszpanii. O! A to dziwne. No to obraźmy, nie wiem, rywala akurat wspólnego dla Aragonu i Anglii. A z Anglią musimy poprawić nasze relacje. Czyli akurat Burgundię. Tak, raczej nic od niej byśmy nie chcieli. Ty, Burgundio zła! Wyjebiście. Do Francji wyślijmy od razu poprawienie relacji, bo akurat fajną mamy tutaj możliwość posiadania Francji przeciwko Kastylii. Nie lubią się. No jakaś zła cecha mi się wylosowała u Aragonu, więc trudno, poprawiamy z nim relacje. Oh my god, serio? Nie mieli się wzajemnie na rywalu? Co za... No to źle przeczytałem. No
no to trudno, poprawiamy też relacje z Anglią. Do setki, a potem zrywamy z nimi sojusz. Do setki, żeby ruszyć naszą misję English Alliance, tylko Anglia jest beznadziejnym sojusznikiem dla Portugalii. Pozostałe dwa okręty wysyłamy na misję Hunt Pirates, bo o tym zapomniałem, w Sewilli, bo pamiętajcie, że na południe ona są złe kraje z kulturą markrabską, które mają w swoich ideach możliwość rajdowania wybrzeży i nowierców. Lol, bardzo szybko Tlemcen przestał być naszym rywalem, więc okej, bierzemy Grenadę. Doszło do wojny angielsko-francuskiej, na szczęście bardzo szybko, więc jeszcze mamy czas poprawić relacje z Anglią i zerwać z nią sojusz. Anglia raczej nie powinna nas wezwać do tej wojny. No i mam pecha, ale to jest niestety bardzo częsty scenariusz, że Aragon i Kastylia mają wzajemny sojusz. Jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić później. Pada nam angielski sojusz. Do zobaczenia, Anglio, już ciebie nie potrzebujemy. Poprawiajmy też relacje z papiestwem, bo wiemy, jako katolik musimy tego bardzo, ale to bardzo przestrzegać. Inaczej jeszcze nam zaraz wyśle... Jak to było? Ekskomunikę na twarz? Coś w ten deseń. Stabilność na plus jeden. No i rozdajemy od razu dwóch tańszych doradców. Administracyjnego oraz dyplomatycznego. A że miałem fuksa i z misji dostałem tańszego doradcę dyplomatycznego, to rozwinąłem go do plus 2, a może i nawet do plus 3. Marynarka zrobiona, więc okej. Lecimy z naszymi claimami na Tangiers, co też nam się przyda. Wysilimy też naszego dyplomaty, żeby jednak nam generował punkty przysług u Aragonu. Spróbujmy go wykorzystać, nie wiem, do podbicia Grenady, Maroka, coś ten deseń. Z Kastylią siłą rzeczy nam nie pomoże, ale se sojuszników nabrała. Dwóch na A. I kolejna bardzo fajna sprawa, dlaczego Portugalia jest tak dobrym krajem kolonialnym. Ma specjalny okręt flagowy, który zwiększa zasięg odkrywania nowych ziem o 100. To jest bardzo dużo. Oraz zmniejsza nam koszty ostrzału prowincji o minus 40. Kolejne. Też możemy zrobić jedną z najsilniejszych flot handlowych z kulturą portugalską, bo dostajemy trade power na każdy nasz statek plus 2. Każdy inny kraj na świecie ma tylko plus 1. Bierzemy na początku tylko i wyłącznie lekki okręt z Fleet Exploration Orange plus 100. Potem go najprawdopodobniej skasujemy i na jego miejsce zbudujemy ciężki okręt już z tymi perkami, które będziemy potrzebowali. Szykujmy też roszczenia na Grenadę. No nie, na początku rozgrywki szansę takiego generała, teraz już na bank będziecie uważali, że mam jakiś program w tle otwarty, który mi odpala tylko eventy. Średni, może być. Mamy też specjalny event związany właśnie z wejściem naszego władcy na tron, książę Kombryjski. Raczej wolimy dostać te zielone modyfikatory niż stabilność plus 1. I wyjebiście, mamy naszego flagshipa zbudowanego. A, jeszcze nie powiedziałem, dlaczego zbudowaliśmy lekki okręt. A zbudowaliśmy go dlatego, bo one po prostu realnie najszybciej odkrywają nowy świat. No i okej, możemy za chwilę atakować, więc armia górę, forty w górę, wszystko w górę, zwłaszcza moje koszty. Nie bójcie się brać dodatkowych pożyczek, spłacimy je wszystkie. A to, co jeszcze na pewno chcemy, to właśnie darmowa kompania. Lol, Kastylia da mi przejście? Okej. No dobra, tak rozejrzałem się, kto ma tutaj jakie najsłabsze sojusze i jak możemy kogo atakować, więc czeka nas niestety duża sunnicka wojna. Zaatakujemy Maroko, o Tangiers, wzywamy Aragon, osobno atakujmy również Grenadę. Więc lecimy z koksem! Chcę uciec, tylko pamiętajmy, żeby odpalić edykt obronny. Naszą flotę trzymajmy na Strait of Gibraltar razem z połączoną flotą aragońską. W zasadzie nikt nam nie podskoczy w okolicy. A, jeszcze zapomniałem wam to pokazać, ale przed wojną sprawdziłem, czy Aragon chce terytoriów Grenady. Nie chce. Gdyby chciał jakimś cudem, no to przed wojną należałoby zaznaczyć, że wy je chcecie dla siebie. Ja nie wierzę w to, że bot to robi. I w sumie jakim cudem przeszła cała armia, jak ta prowincja należy do Grenady, ta do Maroka? Chyba, że znowu się coś zmieniło w zasadach przejścia i teraz cały sojusz może przechodzić. Ale powiem wam szczerze, to jest bardzo dobrze, że to się stało. Bo jak pamiętacie, wzięliśmy fokus na punkty militarne, więc wchodzi nam czwórka. Przeciwnicy raczej mają cały czas trójeczki. Zdobywamy przejście i to nam daje możliwość teraz skasowania całej marokańskiej armii, a widzę, że Aragon już leci na naszego przeciwnika, więc chodźmy go wspomóżmy, chociaż widzę, że wygrywa, więc zajmijmy jakąś pozycję, gdzie się może nasz przeciwnik o super, tutaj. Armia marokańska skasowana, więc czas przejść przez Gibraltar i po prostu zdobyć już za darmo Maroko, bo przeciwnik nie ma armii. Ceutę zdobywam z marszu, ostrzał i szturm. Zresztą z Tangiersem za chwilę zrobimy dokładnie to samo. Grenadę raczej chcemy całą dla siebie. Zabieramy cały development stąd do naszej stolicy. Oh my god, nie zauważyłem, że przejąłem dużo okrętów przeciwnika, więc moją flotę musiałem zmniejszyć. I na ten moment raczej nam się nie przyda, aż do walki z Tunisem. Forty też możemy powyłączać, nie ma się co za bardzo zadłużać. Dużo tych roszczeń mamy na Kastylię. Ja na razie jestem na etapie oblegania fortec. Maroko ma ich naprawdę sporo. No raczej grenadzkie prowincje również stateuje sobie.
spalę tutaj deva wszędzie, o ten jeden punkt administracyjny zawsze troszeczkę więcej pieniędzy i siłą rzeczy też czeka nas nawracanie tych prowincji. A wiecie co, wezmę nawet ten przywilej sobie. Mimo tych tanie ostrzeliwanie, Tunis bardzo szybko wyjmujemy z wojny za pieniądze oraz wojenne reparacje. Nie no, bez jaj, Iberian Wedding w ciągu 10 lat, ale pech. I jeszcze Enrique von Habsburg. Powiem szczerze, gdybym grał Hiszpanią, to dostałbym w tym momencie wszystko, co bym chciał, ale gram przeciwko Hiszpanii, więc mam dużego pecha. No ale Europka to wiecie, sztuka sobie radzenia z RNG, więc coś trzeba będzie wykombinować. No i bierzemy od Maroka taki dziwny ślaczek. Normalnie powinno się wybrzeże odcinać, ale ja chcę kopalnię złotej, o dziwo tak mi wychodzi najbardziej optymalnie. Poza tym pozbędziemy się w Maroku kilku głupich fortec. O, fajnie, dodatkowe punkty administracyjne. Zawsze na propsie. No i co najlepsze, mamy sojusz z Francją. Kolejna dziwna sprawa, że Anglia i Francja nie mają się na wzajemnym rywalu, więc przywrócę nasz sojusz, a nuż się przyda Anglia. No i super, mamy zwiększone wydobycie z tej kopalni złota o 50%. O, tutaj mamy zwiększone o 50%. Dobra, bunciki poczyszczone, wojska możemy teraz wyłączyć. Forty też, bo mają ich dość sporo. W międzyczasie troszeczkę ziem podkrywałem. Nawet dużo więcej niż troszeczkę w sumie. Jezu, jaki to ma zasięg. Pierwsze pruszki, które spłacam, to te 1%. I to w sumie tylko po to, żeby za chwilę je brać ponownie. No bo teraz siłą rzeczy mają większą wartość. I następnie spłacam te 4%. Dzięki temu zostały nam tylko te 1% do spłacenia, a to już nie jest problem. Pierwsze rozwinięcie naszego rządu, to jak zwykle manpower większy. Niestety te pierwsze wojny toczyliśmy na dość dużej, zwiększonej autonomii miesięcznej, więc po naszych wojnach musimy wszędzie pominusować sobie ją. No, Maria, może być! Poddewowałem naszą stolicę do 30 poziomu, żeby dostać następny bonus splendoru. No i niech nam to rośnie sobie. Będę też odpalał dość szybko złotą erę, ale to jeszcze nie w tym momencie. Punkty dyplomatyczne teraz w sumie kumulujemy, im więcej, tym lepiej. Wydajemy je tylko i wyłącznie na zdobywanie tej prowincji, oczywiście po wcześniejszym nawróceniu jej na jedyną słuszną wiarę katolicką, a w drugiej kolejności będziemy zbierali na rozwinięcie jak najszybsze nasze idee. Pewnie się już domyślacie, w jaką idziemy pierwszą. Nie, nie jest to dyplomatyczne. Pierwsze rozwinięcie z ery, nawet się nie zastanawiamy. Global Settler Increase 50. Kulturę marokańską musimy dać do akceptowalnych, jeszcze o tym zapomniałem, bo to przyspieszy znacząco nawracanie naszej prowincji ze złotem. O, Maroko znikło. Jak fajnie w sumie. I powiem wam szczerze, że gdyby nie to, że wypuściłbym również prowincję ze złotem, bo przed chwilą to patrzyłem, to teraz bym wypuścił Maroko jako naszego wasala i podbijał to wszystko dla niego. Lol, ja już Indię odkryłem. Dobra, mamy okazję. Piąty poziom technologii, niestety po zwiększonych kosztach. Sam daje lepszą armię. Bierzemy więcej pipsów w moralki, chociaż teraz to ponoć już bez różnicy. Armia kastylijska i Aragonu gdzieś tam walczy z Napolem i Ferrarą i jakimś dziwnym trafem przegrywa, więc najeżdżamy Kastylię. Oczywiście przy pomocy Francji. Nie wiem, czemu przeciwnik nie dołącza do bitew. Miażdżymy go totalnie, ale ja tam lubię takie stack wipe, nie będę narzekał. I teraz wybrojmy naszą prowincję. Też tutaj Remo, coś tam, nieważne. Ale koleś z fajerem, więc nie liczy się praktycznie obecnie do walk. No tak. Jak często to się zdarza dwa razy pod rząd? Poprzedni jeszcze żyje. Nice. Dzięki Kastylia za czyszczenie buntów. Dobra, musimy zdobyć Walencję i lecieć ratować Francję, bo mi jeszcze zaraz wyjdzie z tej wojny i będę miał przerąba. Nie wierzę, że to robię w ogóle, że muszę ratować Francję. Nie wierzę w to po prostu. O, mamy jeszcze punkty papieskie, więc jak najbardziej chcemy morale. Nie wiem, czy się cieszyć, że bunty mi czyszczą przeciwnika z moich prowincji, czy że przeciwnik będzie mi czyścił bunty. Teraz szybciutko do Austrii, szybciutko, bo nie wiem jakim cudem, ale moje forty dosłownie na strzała padają. Tu jest coś bardzo nie tak. A Francja tylko kręci beczki. Dlatego nie przeciągamy z Austrią. White Peace. Niech spada z tej wojny. A ja wykorzystuję mechanikę czarnej flagi i lecę ratować mój krat przed przegraniem tej wojny. Dobra, kończmy jednak tą wojnę. Mamy prowincję ze złotem. Przejścia jeszcze nie mamy, więc będę musiał się bawić w transportowanie. Dwie prowincje do wypuszczenia wasali. I tyle nam na razie starczy. Nie chcę się bardziej zadłużać, a Francja i tak zaraz by nam wyszła z tej wojny. No a teraz mamy dwóch wasali. Lyon oraz Galicję. Sporo prowincji odzyskamy kolejnym razem. Drugie rozwinięcie to oczywiście, żebyśmy mieli więcej deva podczas kolonizowania. Prowadźmy instytucje. Poza tym jeszcze zerwałem sojusz kastylijsko-austriacki, bo był mega upierdliwy. No ale mamy w sumie drugą kopalnię złota, więc za chwilę powinniśmy przestać mieć jakiekolwiek kłopoty ze złotem. Teraz znowu szybkie tłumienie buncików. No i w sumie też możemy wreszcie odpalić złotą erę, bo wraz z momentem pierwszych idei, które możemy brać. A te tutaj możecie się domyślić expansion, exploration. A w zasadzie to odwrotnej kolejności, bo exploration, expansion i
nic innego nie chcecie na Portugalii. Ten kraj chyba się do niczego innego też w sumie nie nadaje. No i teraz nasza polityka kolonialna. I w sumie, jeżeli planujecie kolonizować Amerykę Północną, Południową, lecicie bez problemu Global Settler Ingress plus 20. Jeżeli lecicie w Afrykę, to bierzecie drugą w kolejności, czyli Native Uprising Chance i Native Assimilation. Assimilation działa tym lepiej, im więcej populacji jest w danej prowincji. No a zobaczcie, te prowincje w Amerykach to tak 1500, tutaj 500 nawet, ale w Afryce 4000, 7000. Więc rozumiecie, dlaczego mówię, że bierzecie tą politykę, jeżeli lecicie w Afrykę. Ostatnią politykę, która zmniejsza nam szansę powstania natywów, opłaca się brać, jeżeli nie chcecie przełączać, nie chcecie przesyłać wojska do Nowego Świata, czy do waszych kolonii w Afryce i nie chcecie tam mieć żadnych buntów. Spoko, można tak, ale ja jednak wolę jak najszybsze kolonizowanie. No jak już możemy kolonizować, to przyda nam się taka mapka tutaj z grupy ekonomicznej, która się nazywa Colonial i ona wam pokazuje, zaznacza na zielono, gdzie co możecie kolonizować. No, trochę nam brakuje zasięgu, nic w tym dziwnego, więc wyślijmy na początku na Cape Verde i kolonizujmy tą prowincję jak najszybciej. Tą misję, szczerze mówiąc, będę klikał dopiero w momencie, kiedy będę miał dostęp do Karaibów oraz będę miał rozwinięte te dwie pierwsze idee. Obraliśmy w międzyczasie Burgundię, dostajemy zawsze 10 punktów Power Projection. Narzekaliście, że wam o tym nie pokazuje, więc pokazuję. Tak, jakby co, to mnie rozbraje to, że właśnie odkrywam sobie Chiny. Zdjąłem też już nasz fokus z punktów militarnych. Będę miał z tym problem w przyszłości, no ale trudno. I tak w sumie nie zwróciłem uwagi, że nasze kolonie, patrzcie z jaką prędkością się ładnie rozwijają. What the fuck? Malaka? To ja w ogóle wiem, gdzie to jest? Okej, odkryliśmy Kyoto. O, fajnie tu nawet. No i niestety zmarnie mój władca na tron, wasza królowa, Maria. Ogólnie chcecie, żeby ten poprzedni władca żył jak najdłużej i go wykorzystywali do kolonizacji, no ale trudno. Trzecie rozwinięcie. Nie, tego nie chcecie. Lecicie raczej w Global Traffic, Treasure Fleet Income. No chyba, że macie problem z autonomią, tak jak ja, to może jednak autonomię sobie weźmy, a potem przełączymy na właśnie income z naszej floty. Swoją drogą to jest bardzo dziwne, że ten Explorer cały czas żyje. No idź sobie tam, Castillo, idź. Mam nadzieję, że jeszcze przez te półtorej roku, jak jest Truss z nami, będziesz toczyła walki w Tlemcenie. Dobra, mam kolejnego fuksa. Dostaliśmy właśnie doradcę trójkowego, administracyjnego. Bierzemy go. I też przecież zapomniałem, że mamy tańszego tutaj. Co prawie 46-letniego i też rozwijamy dyplomatycznego do trzeciego poziomu. Ej, tą Portugalią to już praktycznie świat opłynąłem w tym momencie. What the fuck? I pierwsza skolonizowana prowincja za nami. I teraz tak, jeżeli byście chcieli zdobyć kopalnię złota w Jolofie, gdzieś w tym obszarze są kopalnie złota, o, widać tutaj fragment, chyba 3, jeżeli dobrze pamiętam, też możecie to zrobić, skolonizować jedną prowincję, albo w ogóle tutaj być i podbić wszystko, co należy do Jolofu z tymi kopalniami złota, da wam gigantyczny boost do ekonomii. No ale ja na razie chcę lecieć dalszą kolonizację i mnie bardziej nawet zależy na Brazylii niż na Karaibach, a najbardziej potrzebujemy, o, tych tutaj prowincji, które nam się teraz świecą, żeby zrobić tą misję jak najwcześniej. A tutaj to powiem wam szczerze, jak najbardziej możecie nawet wyrzynać tych tubylców. To jest tak mały bonus, że jest nieistotny. Ale mi szybko ci generałowie umarli. No i lecimy kolejną wojnę. Naszym celem będzie odbicie Lyonu. Mam nadzieję, że Anglia mi pomoże, bo Francja niestety ewidentnie nie. Mam nadzieję też, że dużo armii jest odciętych na południu. W sumie weźmy też już ten przywilej, zwiększający nasze szanse na kolonialne. Powinienem już dużo wcześniej go brać, no ale o nim szczerze mówiąc zapomniałem. Oraz weźmy znowu pożyczki, bo możemy rekrutować armaty. A jakim ty przechodzisz prawem? Mała bitewka z Wenecją, ale ich totalnie anihilujemy. W sumie ciekawe czemu, bo mają szósty poziom technologii, a my siódmy? Dziwne. Dobra, spróbujmy Kastylię przepchnąć z Ceuty, czy jakkolwiek się to tam nazywało. Rzucamy nasze pierwsze wojska i w sumie zaraz potem dosyłamy wsparcie, ale pechowo mamy, ale nie, udało się. Wyparliśmy ich. Tylko jeden minus, mam przeciwnik, ciekawe. No i dobra, nie niszczymy tych wojsk dalej. Nie chcę tutaj robić żadnych stack wipe'ów czy coś, bo ja nie chcę, żeby on na miejsce tej armii, która jest tutaj, na przykład za chwilę nam wziął jakichś najemników. Bang! No i Kastylia oblega od nowa. A, Wenecja ma jakieś tutaj wojny! I to taką niejedną! Heavy chyba jakoś wzmocnili, bo jakimś cudem wygrywamy bitwę z aragońską flotą. Normalnie powinniśmy to przegrać. Dobra, przyspieszmy sobie to trochę, ostrzelajmy, zostawmy wojsko, lećmy na Pirneje. Też ostrzelajmy, zostawmy wojsko. No i niestety Ceuta padła, musimy ją szybko odbić. No i super, mamy fuksa z tą Wenecją, że aż tyle krajów się na nią rzuciło. No i za 100% warscore bierzemy co tylko mogę od Kastylii. Wszystkie retunkory zwrócone, dwie kolejne prowincje do wypuszczenia dla wasali. Dużo pieniędzy.
książków i naprawdę teraz to Kastylię już zaboli. My wypuszczamy Katalonię oraz Walencję. Jest to też dobry moment, żeby teraz tak potłumić bunty i wojsko jak najszybciej przewieźć do Nowego Świata. No i w zasadzie od tego momentu, kiedy mamy tą ideę rozwiniętą, o tutaj dokładnie chodzi o eksperyminor, wszystko z minus 100%, możecie sobie zacząć wysyłać jakąś tam mniejszość narodową, najlepiej tam, gdzie jest najmniej dewa, żeby was to za dużo nie kosztowało. A nie, sorki, nie w tej kolejności. Najpierw wysyłacie dwóch kolonistów, bo tylu ich mamy, jako normalną kolonię, potem cofacie jednego z nich i trzeci raz wysyłacie na Expel Minorities, przez co nie macie zwiększonych kosztów kolonisty. Płacicie za niego, jakby był normalnym, a przecież macie tylko dwóch, jak na ten moment. Oh my god, ile on tutaj ziemi sobie pozabierał. Koniecznie chcecie wojnę z tą nacją pod Iguarą. Przynajmniej jeżeli to działa tak, jak działało kiedyś. Za punkty papieństwa wziąłem tańsze budowanie budynków. I tak, mamy jakąś misję na workshopa. O, będziemy jeszcze chcieli na stolicy zwiększyć. Ale głównie to budynki pod handel muszę wreszcie zbudować. Dobra, muszę to wykorzystać, że wreszcie przeskoczyła ta nacja tutaj. No i to będzie dość spora wojna. Naszym wargolem będzie zdobycie tej prowincji konkretnej. Jakbyście inną zaznaczyli, to jej nie zdobędziecie i nie będziecie mieli Wargola. Halo, tutaj przyszły Lukas i muszę wam powiedzieć, że w tym momencie popełniłem spory błąd. W skrócie, ta wojna powinna być dopiero wypowiedziana po powstaniu nacji kolonialnej w regionie brazylijskim, żeby zarówno nacja, jak i Portugalia miały wspólny okres pokoju z atakowaną przez nas federacją. Najlepsze jest to, że tych prowincji zdobyczych nawet nie musimy za bardzo korować. Ewentualnie skorujmy w sumie jedną. Jedna, druga, trzecia, czwarta i to będzie piąta. Bo zobaczcie, możemy dosłownie każdą z tych prowincji brać dla siebie. Ale nie bierzcie tej ostatniej, bo po prostu teraz to plemię nie ma gdzie uciec w tym momencie. Jeżeli to byście zrobili, to plemię znika z mapy, a wy podbijecie tylko i wyłącznie tą prowincję. Ale jeżeli zostawicie to plemię, możecie podbić wszystkie prowincje dookoła i już nie musicie tego kolonizować, nie? No tylko kultura jest wiadomo niewłaściwa i tak dalej, ale sporo to przyspiesza. Co prawda ja za to dostanę overextensję, ale zaraz nam się tu zrobi kolonia i to nie będzie już mój problem. Wow, 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 ile rzeczy mi się naraz pojawiło. O, bo mamy też i Brazylijki, więc standardowo mamy San Escobar. Wszyscy wiemy, gdzie ten kraj przecież leży. Tylko teraz trzeba zdecydować, który rodzaj kolonii potrzebuje. I powiem wam tak, na początku chcemy lecieć w self-governing colony, bo kolonia dostaje darmowego kolonistę i jest w stanie szybciej zajmować kolejne obszary. Ale kiedy kolonia już sobie urośnie, to wam zależy na tym, żeby przekazywała swój force limit wam i przełączajcie wtedy na crown kolonii. Zobaczcie, 30% limitu wojska kolonii przechodzi na was i manpowera tak samo. Na początku lecimy, żeby nasz San Escobar był samowystarczalną kolonią i jednocześnie Triangle of Trade. Okej, okay. No i zobaczcie, San Escobar dostał wszystkie te terytoria, które tutaj mamy, tylko problem, o, na szczęście nie jest już to problem. Wcześniej było tak, że jak dostawała nasza kolonia dużo, ale to dużo prowincji animistycznej wiary, to była wiara animistycznej. Widzę, że znowu się coś zmieniło, ale odkryłem kolejny cel do podbojów, oh my god. I najlepsze jest to, że nasza kolonia stała się tak duża, że od razu dostaliśmy kolejnego kupca, tylko nie mam gdzie go za bardzo użyć, bo Ivory Coast nie ma zasięgu, tu już wszystkich mam użytych kupców. To jest problem. No, od tego momentu wysyłamy też jednego kolonistę do Afryki, żeby jednak mieć tutaj ten przyczółek. To jest bardzo ważne wybrzeże dla nas. No i przez brak wspólnego okresu pokoju, nasza kolonia jest teraz orana przez federację. Wysyłam im 10 duksów co miesiąc i to jest cała armia mojej kolonii. I do jeszcze tego się wszystko łanie nam ścina. No, powiem wam, że czasem warto jest wysłać waszych, no, żołnierzy na właśnie poszukiwanie Złotego Miasta, bo właśnie je znaleźliśmy. Jeżeli dobrze pamiętam, są dwa eventy tego typu, a my właśnie mamy ten lepszy zrobiony. Lul, jakimś cudem nasza kolonia przetrwała wojnę, straciła tylko tutaj jedną prowincję, 160 rocznie, a to jeszcze nie jest najwięcej. No i w sumie teraz, jak już mamy przedostatnią ideę rozwiniętą, no to możemy spokojnie zacząć odpalać nasze misje, żeby przyspieszyć proces kolonizowania i zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zrobić tą misję. Ona da nam mega dużo złota, ale że cała ta Burgundia dołączy do Imperium? Jak?
Ej, to mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Okej, no ale my toczmy wojnę o Kastylię, a w zasadzie o odbicie kilku prowincji dla nas. Ale to będzie łatwa wojna, zobaczcie, jak tutaj oramy pięknie. I w zasadzie na tym etapie już naszej kampanii możemy, jeżeli dobrze pamiętam, mieć 5 kolonii na raz, mimo 3 kolonistów. Najpierw 3 razy wysyłamy normalnych kolonistów na Send Colonist, nie na Expel. Potem 2 z nich realnie, po prostu, zwyczajnie cofamy. A w zasadzie to jednego, bo widzę, że jeszcze jedna kolonia mi się kończy. I wysyłamy kolejnych 2 właśnie na Expel Minorities, a tam, gdzie tracimy najmniej developmentu. O tak! No i zobaczcie, przy 5 koloniach płacimy tylko 16 golda, a normalnie powinno być to albo 32, albo 64, więc sporo oszczędzamy na tym. I dobrze, stack wipe w Wenecji. Szkoda, że nie mamy żadnej armii przy nich, by ich szybko wyjąć z tej wojny na stolicy czy coś. Fajnie by było. 185. A możemy jeszcze zdobyć za chwilę dodatkowych 20. Co w zasadzie właśnie robię. I w sumie od tego momentu też zmieniam politykę na tą pośrednią. Native Trading Policy, bo jednak asymilacja plus 50% to jest dość sporo. Co prawda naszym koloniom w Ameryce Południowej i Północnej dużo to nie da, ale to jest zawsze coś tam. No i Austria płaci za udział w tej wojnie. Teraz tylko i wyłącznie trzeba się pozbyć Wenecji, dość upierdliwej, która znowu ruszyła na Paryż. No ja nie mogę. No i okej, jednak nie odbijam prowincji dla moich wasali, biorę głównie centra handlowe tym razem od Hiszpanii, to powinno ją totalnie już zaorać, co prawda kosztuje mi to troszeczkę punktów dyplomatycznych, ale trudno. Dzięki temu totalnie zdominowaliśmy handel w Iberii, czyli Sewilli, wiecie o co mi chodzi. A ja połowę mojej armii, która teraz w Europie jest mi zbędna, przewożę znowu do Ameryki Południowej i będziemy toczyli kolejną wojnę, która da nam dostęp wreszcie do tej misji. Wrzucę sobie też do budowy monument w Lizbonie, żeby już nam powoli szło. On naprawdę jest jednym chyba z najlepszych monumentów do budowania manpowera i bardzo zwiększa siłę handlu naszego kraju. Pamiętajcie, że w Maroku również taki zdobyliśmy do zwiększenia naszej siły handlu. Z takich ważnych, no to został nam jeszcze tylko i wyłącznie monument w Madrycie do zdobycia, ale z tym się nie musimy jakoś super spieszyć. Tak, Maltę zdobyłem, pamiętałem o niej. No i zobaczcie, Federacja Indian znowu zaatakowała moją kolonię, a ja zaatakowałem tą federację. Dzięki temu obronię moją kolonię. Pojawił się kolonializm, oczywiście nie u mnie, tylko, nie no, to jakieś jaja, serio, w Anglii? Jako, że już mamy skończone ideę, wreszcie możemy się wziąć też za kończenie naszego problemu z piratami w tym regionie. Podbijamy wszystko, co możemy. No i mamy, zdobyliśmy to wybrzeże, rozwinimy port w Rio de Janeiro do 2 poziomu, co da nam też dostęp do tej naszej wspaniałej misji na złoto. I zobaczcie, tutaj mamy wszędzie 25% na złoto, masakrycznie dużo, a chcemy, żeby było nam jak najszybciej dowożone przecież, nie? Bo do tej pory miałem dużego pecha. Jedyna kompania ze złotem, którą mam gwarantowaną z misji. A jeżeli chcecie zobaczyć, jakie potężne kraje można tworzyć w Ameryce Północnej czy też Południowej, polecam ten odcinek ze Stanów Zjednoczonych, które obecnie są jednym z najlepszych krajów na świecie do gry.